Siemaneczko, w 13 części Let's Play Bioshock 2 Remaster. Troszeczkę mnie tutaj nie było. Ostatnio co pamiętam to, że mamy jedną siostrzyczkę odhaczoną. Jesteśmy spłukani z Adama, mamy w ciul kasy i musimy się dostać do jakiejś stacji pomp. Tylko numer 5, tylko nie bardzo pamiętam po co. No ale dobra, może to się wyjaśni z czasem. Okej, coś tu, o właśnie, przyszliśmy stąd. Dobra, może chodźmy na górę. Apteczka, a pod kontrolą jest, już się zastanawiałem jak apteczki użyć, dobra. Czy my tutaj mamy gdzieś... Oj! Oj, bardzo nieładnie, dobra. Spróbujemy z tej strony. Albo spróbujemy to inaczej. Dobra, wyhakuj. Oj shit. To było chyba bardzo... bardzo niemądre. Dobra. No, mogłem przypłacić to zdrowiem. Nie mogę tak robić. To się jednak różni od pierwszej części. To hakowanie, muszę o tym pamiętać. Bo to się mogło naprawdę fatalnie skończyć dla mnie. Zresztą mały włos by się właśnie tak skończyło. Tutaj mi... co mi tutaj daj? Dobra. Okej, porażenie. Znajdź szyfry dostępu do placu. Dobrze, spróbujemy. O, coś tutaj mamy. Daniel, you and I drafted Rapture's blueprint together. Wales and Wales, architects. Do you remember? But Andrew Ryan led us astray, my brother. Turned us from the Almighty. Dr. Lamb offers you salvation, Daniel. I ask only for proof that the barest flicker of faith remains in you. I left a gift for you at the Pink Pearl, in your offices. Find the code on it, brother. We shall pray together for your sorry soul. Różowa perła, okej. Znajdź, dobra. Mieliśmy już do czynienia z księżulkiem. Przez chwilę wycofał się, ale czuję, jestem pewien, że będzie bossem. I na pewno nie będzie łatwym bossem do pokonania. Nie pamiętam, czy tutaj na przykład potrzebuję... nie, chyba nie zmienię na nic innego, nie? No nie, dobra, tutaj... Okej. Dobra, a czy tutaj mogę na przykład coś zmienić? Hipnoza. Czekaj. Nie. Dobra, zostają za hipnotyzą, atakują w... Okej. Dobra, czyli ja tutaj nie jestem w stanie nic zrobić. A tutaj alarm mogłem zawsze wyłączyć, okej. Nity, chętnie. Dobra. To dalej jest zamknięte. Tak. Nie bardzo mam pomysł, jak się tam dostać. Czy to jest jakieś duże pomieszczenie? Cholera wie, tak naprawdę. Cholera wie. No ale nic więcej z tym nie zrobimy. Tutaj też jest pozamykane. Tutaj chyba, że niekoniecznie. Dobra, spadamy stąd. Dzień dobry. Tutaj na pewno my zaraz, może tatuśka gdzieś spotkamy.
z siostrzyczką. Kawka, jak miło. Dobra. I've got the maddening notion that I owe you my life, stranger. Mm-hmm. Such as it is. I'm sending you a care package to the new mall along the way. I'd appreciate it if you didn't tell Dr. Lamb. Okej. Wiem, przez co wysłałaś paczkę, tylko teraz żadnego tutaj nie widzę. A dobra, stąd przez chwilę przyszliśmy, ale czy tutaj czegoś takiego czasami nie było? Nie, może nie, za dużo oczekuję. Dobra. O, słyszę tatuśka. Na górze jest chyba. Nie wiem, czy to jest najlepszy dzień na kupowanie. Przeciwpiechotne. O, dobra. Co my tutaj mamy? Przyda się wszystko. Dobra. Auć. Oj, 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 oj. Dobra. Odwrót delikatny. Wal się, wal się. Dobra. Oj, ty, kolego. Mógłbyś? Uparty jesteś wyjątkowo. Postaram się tego nie mówić. Dobra, jeszcze raz musieliśmy to odsłuchać, bo no niestety za pierwszym razem no nie poszło zbyt dobrze z tatuśkiem, jak mam być szczery. W ogóle nie poszło. Bym powiedział, że poszło fatalnie. Dobra, wal się, naprawdę nie mam czasu na to. Zanim tam jeszcze wdepniemy, na chwilę chcę się cofnąć tutaj, a przy okazji może... O, gdzieś na górę. Spoko, zaraz sobie pójdziemy na górę. Czy ja tu się włamałem? Tak, dobra, na pewno apteczek sobie kupimy. Tak. Jak stoimy z KP? Można ciastko z kremem, pewnie. Śród nie potrzebujemy, tutaj mamy ok. Tu zaraz dostaniemy to od tej babeczki. Tylko, że chyba tutaj mamy coś do rozwikłania, nie? Gdzie to truchło jest? O nie, no skarbie, nie, no tutaj nie dam rady, wybacz mi. Dobra, czyli na razie to odpuszczamy. Chyba, że gdzieś tutaj po drodze trafimy, jakieś truchło. Ale się uparło. Biedactwo. Ale się uparło tam. Ale mamy troszeczkę inne plany. Dobra. Z chęcią. Okej, czy tą miejscówkę jakoś sprawdzaliśmy? Uj, niekoniecznie. A czy... Tak, dobra. Oh shit. Grubo widzę. Co to jest? Harpun? Oh shit. Tylko przez chwilę myślałem, że to nitownica, nie? Kurwa, zwłoki spadają. Okej. Bank genów nie potrzebuje. Ciekawe, jak ta nitownica będzie się sprawdzać. Dobra, śród do strzelby. Dobranoc. Wychyl się.
The Pearl was among the ritziest lodgings in Rapture. Mm-hmm. But during the war, the residents put themselves up for sale. Daniel's office is on the top floor, I believe. Dobra, zatem spróbujemy dotrzeć. Ej, powiem wam, że ciekawa ta amunicja do harpunu. Tak wiecie, na spokojny czas, nie? Bo jak rozpierducha, to jest pewnie zbyt wolna. Okej, gdzie masz to truchło, skarbie? Gdzieś na górę jeszcze mam iść, tak? Dobra. Zaraz spróbujemy tam się dostać na spokojnie. Apteczka bardzo chętnie. Okej. Parę baksów. Tutaj cię odstawimy, jak będziesz po wszystkim, moja droga. Dzień dobry. A to co to jest za miejsce? Aha, tu możemy w razie W, dobra. Tu możemy sobie coś odsłuchać chętnie. Blasted Simon. So Rapture leaks. Crying about it's only gonna add to the surplus of moisture, isn't it? Nothing's to say, it's our design. But Simon goes to see Dr. Lam anyway, beset by guilt, because we can't find another contract. Then he comes out the other side, saying he's always wanted to take the orders. He's Father Simon Wales now. If I ever see that Sophia Lam in the street, I'm gonna give her the back of me frickin' hand, and a knot on the head besides. Mhm. Nic tutaj nie ma konkretnego, żeby tam się jakoś dostać? Niekoniecznie. To wróćmy do porażenia. Mamy pod siódemką, okej, ten harpun. Dobra, na razie sobie pospacerujemy z harpunem. Stamtąd przyszliśmy. A co tam jest? A, śród, okej. Gdzieś poleciał, dobra. Okej. Robi się ciekawie. Bardzo ciekawie. Cholerne pajęczaki. A, już widzę. Tu mamy apteczkę. Ktoś tu się... O! Uj, shit! Nie padło na hita? Aż dziwne. Dobra, bierz co masz. Oj! Dobra. Za dużo zwlekałem. Moment. Kurwa mać tam. Czekajcie, bo się nie można skupić. Ej, naprawdę? Wypad. No, daj mi święty spokój, jak ja tutaj pracuję. Już. Moment, chcę większe obrażenia. Okej, dziękuję. Osiągnięcie nawet wpadło. Zarąbiście, cieszę się ogromnie. Dobra, wiecie co? Mamy sporo amunicji, to się przerzucimy na niego. Na naszego minigana. Mhm. Dobra, ale zanim to zrobimy... tak. Nie, pułapka. Dobra. Tam mamy wieżyczkę, to też spoko. Ale jakby tutaj były ze dwie pułapki, to się nie pogniewam. Tak samo tu. Dobra. Nie wiem, czy stąd mogą wyłazić. Na pewno stąd mędy będą chciały przyjść. Aha, skończyło się. Dobra. Nie, może nie. Chociaż już zapiszmy, bo już kurde dzisiaj zginąłem. A tutaj jak zginę, to nie rodzę się przy komorze, tylko po prostu wywala mnie. Ej, do głównego menu i tyle. Tak, zbierzmy Adama, oczywiście. Może będę trochę wycinał to zbieranie Adama, przyspieszał, wiecie, że sam początek i potem na koniec się widzimy w materiale. Bo to trochę trwa.
Nie powiem, to jest ciekawe, ale jest tego dużo. Dobra. O, matko, jesteśmy z powrotem. Zbierzmy tą maleńką. Podnieś. Nie było łatwo, powiem wam. Cholera, nie było łatwo, ale mamy naszego upragnionego Adama. Zbierajmy wszystko, co jest tutaj. Dobra. Ten gruby, kurwa, te grubasy naprawdę są upierdliwe. Na maksa. Bierz wszystko. To nic tutaj nie macie? Dałby się jakiś sklepik, nie powiem. Dobra. Okej, troszkę kapusty. Ej, dobra, ale ważne, że żyjemy. A, swoją drogą? Gdzie tam prowadzisz? W lewo? Co, pewnie na dół gdzieś będziemy musieli iść. Dobra, na razie mnie to średnio obchodzi. Apteczka, zajebiście. Dobra, a jeszcze jedną apteczkę. O, tu już jakaś menda się musi kręcić. Jeszcze jedną apteczkę chyba gdzieś tutaj. No właśnie, mieliśmy. Tak jest. Dobra, te pułapki to ja sobie pozbieram. Co mamy tutaj? Dzień dobry. Kolejną apteczkę, wybornie. To już powiem wam, czuję się troszkę spokojniejszy. Zastrzyk. Dobra, weźmy sobie do harpuna. Okej. Żyjemy, wszyscy żyjemy. Może za mało używam tego porażenia, choć to porażenie, powiem wam, wydaje mi się, że w pierwszej części było jakieś bardziej takie... Dobranoc. Mocniejsze? A może mi się wydaje po prostu? No nie wiem. Nie jestem jakoś mega zadowolony. A przecież mam już na kolejnym poziomie, nie? To porażenie. Dobra, widzę, że tu jakiś dom... Znaczy dom schadzek, jakiś pokój dla specjalnych gości tutaj widzę, że był. A, to pewnie od tamtej strony sobie przejdę. Ale to mogę sobie wziąć. No, dobra. Może bardziej z podpalenia powinienem korzystać, chociaż podpalenie... A, ja wiem, o czym zapomniałem. W sumie to by się fajnie sprawdziło, jak... broniliśmy tej małej. No. Przeładujmy sobie w ogóle. Tak, to by się bardzo dobrze sprawdziło wtedy. Wtedy było to zamieszanie całe. Dobra. Wieżyczka się świetnie sprawdziła, zwłaszcza, że zrobiliśmy przy niej większe obrażenia. Hello? Okej. Dobranoc. Mam maksymalną ilość strzykawek? O, faktycznie. O, ciekawe. Dobra. Piwko sobie weźmiemy, zastrzyk sobie weźmiemy, to sobie weźmiemy, mamonkę oczywiście sobie weźmiemy. O, na delikatnej bani jesteśmy. O, coś do odsłuchania, chętnie. Sure, I've had some Johns in my time, and they've all got their kinks, but I think Rupert beats all. Keeps wanting me to splice up in the act. Says it'll heighten it for both of us. I said, honey, I ain't doing it for the heights. I'm doing it for the scratch. Besides, Danny would have a fit if I started needling. He does it himself, of course. But what's good for the gander gets the goose thrown off the drop. Okej, to poznajemy mroczną stronę tego miejsca. Dobra, coś tu jeszcze z kibelkiem związane, niekoniecznie. Okej. Śmietnik, dobra, tu zablokowane, kuferek ogarnięty. Dobra, zaraz tam pójdziemy na górę, tu wszystko pozamykane, dobra, możemy iść spokojnie na górę.
No kurwa, jakbym takiego grubego opętał na przykład. Tak, co on taki kurwa mocny? To nie był... Nie no, księżulek? Nie, chyba nie. That has to be Daniel. Hunt him down and pin his ears back, kid. Okej. Postaram się. Najpierw musimy uważać na to. A może harpunem go spróbujemy, gnojka? Oj. Dobra. Troszkę mnie zaskoczył skubaniec, ale spokojnie. Tam nie przejdę? Nie, 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 nie. Raczej nie od tej strony. Teraz nam znowu pewnie zwali się na łeb. Okej. Nie, to nie jest chyba najlepszy motyw. Kurwa. Chciałem ich trochę nagrać. Może jeszcze wyskoczy, bo w sumie nic o nich nie wiemy. No, come on, come on. Oj! Dobra. Okej. Musiałem działać szybko. Auć. Dobra. Okej, nie było czasu na żadne ceregiele. Może do strzelby to nie mamy za dużo amunicji. Dobra, niech będzie to. Kurwa. Czekajcie. Tu był jakiś sklepik. Znowu jakieś gówno. To nie zajdzie tu? Dziwne. Aha, no to były zwłoki. No dobra. Uuu, łapteczka, świetnie. Spróbujmy na spokojnie to zhakować, to gówno. Na spokojnie. Na chillu. Ciężki nic. Dobra, niech będzie. Niekoniecznie. Może troszkę amunicji, żeby nie było. W sumie kasy to mamy w ciul. Tego śrutu właśnie kupmy sobie na zapas. Nitów na pewno nie. Do harpunu też nie potrzebuję. Do mini wieżyczkę możemy sobie jeszcze jedną kupić. A to weźmy i to. Dobra. Obkupieni, obkupieni. Daj mi strzelbę. Przydałyby się apteczki. No, tu jest zamknięte, dobra. Kurwa. Nie wejdę tu? Nope. Zdecydowanie to było zablokowane z tej strony? Tak, to są kurwa te drzwi pozamykane. To właśnie nam komplikuje przemieszczanie tutaj. Ow! Ow! Dobra. Okej. Dobranoc. Zróbcie porządek tam. Dobra. No, może łaskawie zrobią? A widzę, że nie palą się. Cholerne drony. Ej, dobra, co tutaj miały przy sobie te damulki? Coś tam miały. Nie można powiedzieć. Dobra, fajnie, kamera jest po naszej. A czy... No właśnie, moment. Gdzie tutaj będzie jeszcze? Na dół mam iść?
Nie, na skarbie, później. Może na tym piętrze jeszcze coś trafimy, spokojnie. Co to jest za miejscówka tutaj? Co to jest? Aha! Takie widzę, że mieli tutaj sobie prywatne peep show. Okej. Okay. Nie ma opcji za bardzo, żeby... No nie, żeby się tam dostać, nie? Aha, tylko... Znaczy... A nie ma opcji... A spróbujmy teraz. O, no właśnie, o to chodziło, dokładnie. Znaczy ten śród, a nie wiem co ten śród fosforowy robi. Już nie pamiętam, cholercia. Apteczka zajebiście. Bierzemy, tak jest. Biedactwo. Nie ma czegoś skitranego pod wyrem? Nope. Dobra. Liczyłem, że może coś się trafi do odsłuchania, nie? Jakaś mroczniejsza historia tego miejsca. Ale niekoniecznie. Wiem, wiem, tam mnie kieruje. Czy tutaj rzut okiem? Nope. Dobra, jak to wygląda tu? Zaraz pewnie na niego trafimy. Wszędzie te pułapki cholerne zastawia swoje. To tak średnio mi się podoba. Czy on myśli, że jesteśmy od tego księżulka? To niedobrze, bo tak... Tak cholera nie jest, stary. A coś tu widziałem. O, jak miło. Tak, tego chciałbym się pozbyć. Żeby nie stanowiło żadnego problemu. Dobra, fosforowy to nie jest najlepszy pomysł. Nie, chyba fosfor to może na maszyny się sprawdza dobrze. Ale nie na te ścierwa. O, czekajcie, bo akurat musimy być na bani. Nie wiem, czy ja tam na dół koniecznie chcę spadać. Oj, to nie wiem, czy to było najlepsze, co mogłem podnieść. Dobra. Okej, okay. Spokojnie. Ale widzę, że sobie regeneruje to, także spoko, Ewe. Dobra, co my tutaj mamy? Coś do odsłuchania, apteczka, biurko. Okej, okay. Chętnie. Pewnie tak. Simon and I designed cathedrals together. But I was the black old sheep back there, never believing a word of the Jesus bollocks myself. Then, Andrew Ryan says he wants Wales and Wales for rapture. A cathedral with no god, befitting the ascent of man. Now I'm running girls, and Simon thinks he's saving souls. Father Wales! Ha! Can you believe I share a womb with such a slap? Dobra, na koniec jeszcze sobie sprawdzimy save. Zajebiście. Zajebiście. I tu sobie zakończymy ten odcinek. Tam jest apteczka niepotrzebna. Nie wiem, czy tu na dół warto spadać, cholera. Nic, dobra, to sobie sprawdzimy w przyszłym odcinku. Na dzisiaj to by było na tyle, także wpadajcie do opisu pod filmem. Na razie.